Doświadczenie numer 37. Celem doświadczenia jest dokładne wyznaczenie czasu do gamy wahadła. Do tego potrzebujemy, żeby to zrobić, potrzebujemy stos książek. Ja użyłem pudełek po czymkolwiek. Trzech pudełek. Książek, które będą mi przytrzymywać. Dwóch książek, które będą mi przytrzymywać linijkę, na której będzie zamontowany sznurek z zamocowanym już kulką metalową. Tak się wahadło. Taki oto sposób. Kulka wisi na linijce. Linijka jest podparta książkami. Odejście numer 5. Czas, teraz będziemy mierzyć czasy dygań wahadła. Widzisz to na kamerze? Widać. Tutaj mamy stopek. Dobrze. 10 dygań trwało łącznie 12,05 sekund. 12,05 podzielić przez 10 równa się 1,25. Czyli te i 1,25 dodać czas opóźnienia, a ludzki czas opóźnienia to jest 0,06. No i tu wychodzi 1,31 sekund. To jest okres jednego drgania wahadła. Podsumowując, jedno drganie wahadła trwało łącznie 1 sekundę i 31 setnych. No i to tyle. Dziękuję za uwagę. Domowe laboratorium numer 37.